Witam Państwa serdecznie w dzisiejszych wiadomościach. Urszula Żłobińska, koordynator projektu MatWiglą. Dlaczego dziś ja? O tym na końcu wiadomości. Główczycki Grajek to nowa oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach na sposób spędzania wolnego czasu. Podczas spotkania 16 października można było poznać tajniki różnych gier planszowych. Mentalnie przenieść się w inny wymiar. Mamy nadzieję, że Główczycki Grajek na stałe zagości jako alternatywa spędzania wolnego czasu. Zapraszamy na kolejne wydania Grajka. Października. To kolejny dzień, a zarazem kolejne rozgrywki w gry planszowe. Grajdołek, który już po raz kolejny odbył się w MCK-u w Słupsku, jednoczy pasjonatów gier planszowych, którzy tego wieczora zupełnie wyłączają się ze świata realnego, jak i wirtualnego. Przez kilka godzin w sposób bezkonfliktowy rozgrywają największe bitwy, a młodsi uczestnicy Grajdołka mogą przenieść się w bajkowy świat gier planszowych. Ta forma wypoczynku cieszy się w Słupsku coraz większym zainteresowaniem. Współorganizatorem rozgrywek był Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach. Października odbył się rajd śladami maczugi Stolema. To bieg 12-kilometrową trasą wyznaczoną do zeszłorocznej edycji maczugi Stolema. Trasą tą wyruszyły 3 drużyny oraz jeden samotny wędrownik, który dotarł do mety w najkrótszym czasie – 3 godzin 31 minut. Następnie w kolejności dotarły Śmieszki z Główczyc, Jantaria z Pobłocia oraz Koguteły z Główczyc. A rajd zakończył się ogniskiem i pysznymi kiełbaskami przy wspominkach z trasy. Halloween, rodem z Ameryki, już na stałe zagościł wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Cukierek albo psikus, czy też straszne zabawy przebierańców, to forma zabawy dla dzieci zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Główczycach. Dzieci miały również słodki poczęstunek. Ha!
Manifest Dźwięku. 29 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kówczycach odbyła się już 5. edycja Manifestu Dźwięku. W rytmach muzyki elektronicznej do późnych godzin nocnych bawiło się prawie 200 28 i 29 października gościliśmy u nas dwie grupy młodzieży, które realizują projekty dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz programowi Równać Szanse. Prawie 70 osób młodzieży oraz ich opiekunowie z Bornego Sulinowa oraz Krobi bardzo aktywnie spędzili ten wspólny czas. Byliśmy również z wizytą u pani wójt gminy Głuszczyce. Grupa z Bornego Sulinowa zaprezentowała nam spektakl, który jest efektem pracy ich grupy. Pełna relacja filmowa już wkrótce. Zgodziła się przyjąć reprezentację gości i gospodarzy, ale wbiliśmy się wszyscy. Pani wójt zawsze otwarta jest na nasze również dziwne pomysły. Jeszcze 10 osób się zmieści. Tak, wspiera nas zawsze pani wójt i też w taki sposób chcieliśmy pokazać, że doceniamy to i chcieliśmy zaprezentować też naszych gości. Grupy są dwie, z Bornego Sulinowa i z Krobi. Pięta racja, pani Majchrowa.
Ja Kasię błagam, niech Kasia nie idzie na ten film, no, no z tym Jono! Jaki film? Jaki Jono? października w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyło się spotkanie dotyczące projektu Robimy Wiochę – Sołectwo na medal. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację w ramach lokalnych partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność. Jest to program, w którym wybieranych jest 10 projektów na całą Polskę. Cały projekt i cały pomysł wszystkich tych wniosków opiera się o tzw. dobro wspólne, czyli to, co jest najważniejsze dla mieszkańców. Stwierdziliśmy, że najważniejsza jest samorządność. Ważne, żeby to pomysł, przy którym przynajmniej część ludzi zgromadzi wokół siebie, bo nie o to nam chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby przedstawić Wam ideę, ewentualnie odpowiedzieć na pytania, na jakieś wątpliwości, które się mogły do tego momentu pojawić i zachęcić Was do tego, października na hali sportowej w Główczycach odbył się turniej tenisa stołowego uczniów szkół podstawowych. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła drużyna z Główczyc, natomiast w kategorii chłopców drużyna z Żalkowa. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Zakręconych. Listopada w Kościele katolickim to Dzień Wszystkich Świętych. To czas zadumy i modlitwy. To czas, kiedy spędzamy go przy grobach naszych najbliższych, którzy już od nas odeszli. Thank you.
teatralny Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach wznawia swoją działalność. 5 listopada osoby chętne mogą uczestniczyć w spektaklu pod tytułem Sceny miłosne dla dorosłych. Komedia ta będzie miała miejsce w Nowym Teatrze imienia Witkacego w Słupsku. Również 5 listopada odbędzie się drugi turniej piłki ręcznej drużyn amatorskich. 11 listopada z okazji Święta Niepodległości o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbędzie się koncert pod tytułem Dźwięki Wolności. Koncert ten zostanie poprzedzony mszą świętą o godzinie 17.30 w kościele w Główczycach oraz występami uczestników sekcji artystycznej o godzinie 18.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach. Serdecznie zapraszamy. Śmiesznych filmików dziś nie przewiduję, choć zapewne gdyby przejrzeć te materiały, byłoby z czego się pośmiać. Dlaczego dzisiaj ja prowadzę wiadomości? Z bardzo prostej przyczyny. Młodzież była zaabsorbowana przyjmowaniem gości, czyli tych dwóch grup projektowych, a było nas ponad 70 osób, a teraz pracują nad balem seniora. Chciałabym powiedzieć tu, że mamy fajną młodzież na terenie naszej gminy i warto w nich inwestować swój czas i również pieniądze, których po skończeniu projektu niestety nie będzie na prowadzenie kontynuacji wiadomości główczyckich. Chciałabym również powiedzieć, że młodzież ta włożyła w ten projekt mnóstwo pracy, mnóstwo energii, swojego czasu, a nie zawsze usłyszała dobre słowo. Bardzo często była krytyka tego, co robią, jak robią. Bardzo często przyjmowali to osobiście do siebie. Chciałabym tu od siebie bardzo im podziękować za te 15 miesięcy wspólnej pracy, za to wszystko, co włożyli w ten projekt, w mniejszym lub większym zakresie. Ale ja również przy Was się czegoś nauczyłam, wielu rzeczy nowych doświadczeń. Mam nadzieję, że to, co osiągnęliście w tym projekcie, wykorzystacie w dalszym życiu, w życiu dorosłym, że będzie Wam to przydatne. Bardzo dziękuję rodzicom i wszystkim, którzy wspierali nas w czasie tej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do ostatnich wiadomości, które przygotuje młodzież w połowie listopada i być może już na koniec listopada po balu seniora. Zapraszam do, i to trudne słowo, przy którym oni zawsze mieli problem, do zasubskrybowania naszego kanału Matilda Glow na YouTubie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy na kolejne wydania Grajdołka. Grajko. Grajdołek jest później. Dobra, jeszcze raz. Czas... Cicho. Główczycki grajdołek. Grajek! Grajdołek mam tu napisane. Grajkowy świat gierbla... Ale możemy od drugiego zdania już? Tak, możemy. 22 października odbył się. Nie ruszę pani tak tą ręką. Oraz programu Równać Szanse. Programowi. Dzięki programowi, nie? Dobra. Dobra. Zapraszam do zasubskrybowania. Nie miałeś się śmiać. Zapraszam do zasubskrybowania. Nie mogę tego, czekajcie. Nie dziwię się, że im było tak trudno nagrywać do kamery.